Zadamy porady w przerwie. Przechodzimy do punktu numer 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone z poprzednich sesji. Macie Państwo te odpowiedzi przed sobą w materiałach. Odnośnie do wniosek w sprawie możliwości wykonania drogi za stacją paliw w Kleszczowie. Zostały przedstawione koszty tej inwestycji. Czy mają Państwo pytania odnośnie tych odpowiedzi? Bardzo proszę. Myśmy podjęli decyzję, żeby to realizować. Tutaj urząd nam przedstawił teraz, z jakimi kosztami się pewnie może brać. Nie ma zgody mieszkańców. Tak, tylko że możemy to przeprowadzić do skorzystamy. Nie ma pana. Co tam? Komu? To jest tylko ten kawałeczek zaznaczony na zielono. Nie, no tutaj chodzi o całą tą drogę, tak? A czemu jest na zielono? Panie kierowniku, sprawa drogi obok stacji paliw. Pani radna, proszę. Pierwszy raz. Panie kierowniku, mam tutaj pytanie, czy ten odcinek zaznaczony na zielono, na polu zielony, to jest ten odcinek, na Ale możemy to w ramach tej ustawy zrealizować? Tak. Dobrze, i mam pytanie jeszcze do Rączkowa. Ja tutaj obliczyłam te wszystkie koszty, to one wyszło 1570 i to jest koszt bez ekranu, bo blisko obwodnicy, 200 metrów drogi. Tak, to infrastruktura, bo koszty są policzone łącznie z kanalizacją, z wodociągiem, z gazem. Prace projektowe, koszty budowy drogi plus infrastruktury. Tak. To tak szacunkowo tak to będzie. Czy to wszystko? Po części infrastruktury muszę zauważyć. Będzie musiała być wykonana nie tylko w tej drodze, ale też wzdłuż drogi do ulicy Głównej. To mam pytanie, jeszcze jest tam blisko się obwodnicy. Czy w obu stronach wtedy by trzeba było jeszcze obwodnicy ekrany? Bo jaka tam jest odległość od obwodnicy? Zdaniem nie ma potrzeby. Ale jak będą ludzie mieszkać? Nie, no napiszą na pewno, gdzie piszą. Dwa. Dostanie droga, to będą być tego ekranu. Żeby wszyscy wiedzieli, że... A ile to nam było? 3 milionów? Proszę o spokój. W bliskiej lokalizacji dróg, jednej, drugiej, trzeciej. Ja uważam, że tutaj jakby rozszerzenie ekranu nie publiczne powinno. Wszyscy chcący tutaj się budować myśl nowego planu, mają świadomość, że lokalizacja jest taka, nie? Szanowni Państwo, ja uważam, że powinna być jakaś konsekwencja działa. Skoro plan zagospodarowania został przyjęty w takim kształcie, tam jest teren budowlany. Tam, z tego co wiem, już jedna z rodzin buduje dom. Tak? Fundamenty są gotowe. Mają zamiar ludzie wybudować. To jak Państwo to widzą? Nie doprowadzimy uzbrojenia? W jaki sposób to rozwiążemy? Ja nie ma zgody. Czy jest pozwolenie
na budowę? Panie Robercie, coś pan o tym wie? Starostwo wydaje pozwolenie bez żadnych kłopotów. Jeżeli rozpoczęta jest budowa. No, ale panie wójcie, ale czy nie dostanie pozwolenia na budowę, jeżeli nie ma drogi dojazdowej? No musiał założyć, że po swoim. Jaki dostanie? Co pan? Dostanie bez problemu. W planie jest zagospodarowania. Ale szanowni państwo, nie rozumiem. No, skoro rada poprzednia podjęła taką decyzję o planie zagospodarowania, to chyba liczyła się z tym, że kiedyś tam ta droga powstanie i te budynki tam będą powstawać. No tak czy nie? Na dzień dzisiejszy w planie jest tam droga. Tutaj do sprostowania jest to, ta droga tam była wymalowana, bo miało być całkiem inne centrum Kleszczowa. Jeżeli jest zaniechane centrum Kleszczowa, to teraz można to traktować różnie. A co miało tam być? Panie radny, a to nie miało żeby unego z centrum. Chwileczkę panie wróci. Co miało tam powstać? Jaki był zamysł? Przecież ten rynek cały Kleszczowa miał być przeniesiony tutaj, to miało całkiem Kleszczu miał inaczej wyglądać, więc była wrysowana na przykład zachodnia, została obwodnica między innymi również, nie? To się wiązało z przebudową Kleszczowa miejscowości Kleszczu. Dlatego było to wpisane. To tyle mówię, co wiem. No, jak ktoś takie podejście, no, wyrysowujemy centrum Kleszczowa, w środku tego centrum jest obwodnica. Proszę? W środku tego centrum Kleszczowa miała obwodnica przebiegać. Tak nie, ma... między ja dokładnie teraz, wie pan, no ja przecież parę razy upłynęło, dokładnie nie powiem panu, czy to było między obwodnicą a urzędem, jak to było dokładnie, ale to było konsekwencją przebudowy miejscowości Kleszczu. Między innymi, bo obwodnica była północna, narysowana nad kanałem. Gdy tam później nastąpiła kolizja w żłobnicy, chyba tam koło, czy tam gdzieś, nie działki, gdzie tam miało być, to później to zostało wykreślone. Takich dróg za chwilę ile tu powstanie, wszyscy te, co są w planie. Wszyscy... Dlatego to było ujęto bardzo uszczelnie, nie? Ma być kładne. No ja nie wiem, ja teraz skąd, no, trzeba do dokumentów zajrzeć i się wtedy tylko wyjaśnię. Szanowni państwo, mam odpowiedź na wniosek. Czy państwo mają ze swojej strony jakieś wnioski w tym punkcie, to proszę zgłaszać, poddamy pod głosowanie. Proszę pani radna Szczęs. Wczoraj że wniosek o tym, żeby wybudować tam drogę, to jest wniosek zebrania miejskiego, już nie pamiętam, z którego roku, zaakceptowany przez Radę Gminy. Rada Gminy również zaakceptowała, żeby tą drogę wybudować z tego stoczynki. I kwota 1 500 000, pamiętam, że w dokumentach, w informacji do Rady Gminy też już wcześniej tą kwotę mieliśmy. Decyzja została podjęta wcześniej, więc mam nadzieję, że kiedy zostanie zrealizowana i tyle. Czy mają państwo pytania do pozostałych wniosków? Proszę pan radny Zięba. Nie, Robercie, a dlaczego ta droga nie wbija się w obwodnicę? Nie wiem, jaki problem? Nie może. A dlaczego? No bo obwodnica to jest obwodnica. Ale pozwolę panu kierownikowi się przyjrzeć. Nie powinna mieć krzyżówki. No bo teraz właśnie zaczynuje dalej, a to no tak. To powiem, że byłoby zbyt blisko skrzyżowania. Nie powinna mieć chyba aż takiego przelotowego charakteru. Ja tego pytam, tak? Żeby spełniała swoją funkcję. Dziękuję. Proszę. Mam pytanie, no bo ilu tam jest właścicieli, ile tam jest działek, ilu jest właścicieli i czy wszyscy właściciele są zgodni, no żeby tam powstało to tam jakieś osiedle, czy po prostu ulica żeby powstała, czy wszyscy wyrażają zgodę? Bo może się tak stać, że będzie na przykład 8 właścicieli, 4 powie tak, 4 nie. I czy nie narobi się więcej wojny niż zysku z tego wszystkiego? Dziękuję. Można? Proszę, żeby nie wiadomo, to tylko jedna osoba jest przeciwko. Żeby ta nie była. No, tak. Ale jest jedna. No i tak, no ale to nie. Skoro jest droga w planie zrobiona przez szczegółowo, tylko było wiele dyskusji, czy to jest faktycznie ekonomiczne, tak? Dobrze, jeśli nie ma więcej pytań, szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, punkt numer 17. Interpelacje i zapytania radnych, bardzo proszę.
nie ma. Interpelacja i co? Bardzo proszę pana radnego. Proszę o spokój, szanowni państwo. Panie wójcie, ja mam pytanie. Jak wygląda sprawa z zakończeniem remontu bloku w Uszczanowicach? Z tego co wiem, no to już sprawa jest z roku na rok, można też powiedzieć w tej chwili z miesiąca na miesiąc opóźniona. Inwestycja została zaczęta niedługo, będzie 2 lata temu i nie została skończona. Tak? Mieszkańcy tych budynków komunalnych do dzisiaj nie mogą korzystać z części powierzchni wokół bloków, nie mogą korzystać z balkonów, które są w stanie takim, jakim są w trakcie rozpoczętego remontu. Proszę mi powiedzieć, jakie zamierzacie jako urząd dalej poczynić kroki i kiedy będzie dokończony ten remont? Ponieważ tak jak już na każdej sesji jest pytanie o to, w tej chwili jest przygotowany przetarg na dokończenie przedszkola i drugą częścią tego postępowania przetargowego będzie dokończenie budowy tych bloków. Ja przypomnę, że w poprzednim roku, w drugiej połowie roku, jak już tam sprawy rozliczeń z firmą, która wyszła z budowy, się skończyły, to były zapytania ofertowe do wykonawców, wykonawcy nam oferty nie składali, czyli nie było chętnych na dokończenie tej budowy, a później, jeżeli już się znaleźli, to kwoty ofertowe były takie dwie firmy, które złożyły nam w końcu oferty, to były tak wysokie, że znaliśmy się sobie do przyjęcia. W tej chwili będzie ten zakres prac włączony do przypadku na dokończenie przedszkola i myślę, że gdzieś w początku tego powinien to przychodzić z naszego przedszkola. Dobrze, i mam jeszcze jedno pytanie. Panie Robercie, trzymam pana za te słowa, które pan wypowiedział. Bo ma pan tego świadomość, tak jak każdy na tej sali, że tam mieszkają ludzie, płacą czynsze i jednak należą się jakieś tam wiarygodne warunki do zamieszkiwania czy zajmowania tych lokali mieszkalnych wraz z częścią, można powiedzieć, tarasowo-balkonową i placem dookoła. Kolejne moje pytanie dotyczy budowy przedszkola. Proszę mi powiedzieć, czy podwykonawcy i firmy podwykonawcze dostały swoje wynagrodzenia, czy to zostało przefakturowane, czy to jeszcze trwa w tym momencie? Jeszcze nie zostały wynagrodzenia. W tej chwili zaczynamy rozliczać pierwszych wykonawców, ponieważ jest to dosyć skomplikowana natura prawna i to dopiero się jest nasze biuro prawne na działą sytuację. Zaczynamy pierwszy teraz tworzyć dokumenty do wypłaty koszcze. To wykonawcy, którzy do nas wystąpili z różnymi płatnościami, jest 21 i będziemy myśleć, że w miesiącu uda to się zmienić. Dobrze, ale proszę mi proszę o spokój. Powiedziałem jeszcze, że prawdopodobnie będą się takie sytuacje, że niektórzy podwykonawcy nie dostaną od nas zapłaty z uwagi na to, że nie spełniają umowy prawnej. Dobrze, rozumiem. Czyli umowa nie została zawarta, tak? Z głównym wykonawcą. Co jest tak? Dobrze, a proszę mi jeszcze powiedzieć, czy szanowni państwo, proszę o spokój. Panie radny. Podczas szacowania kosztów wykonania prac były różnice pomiędzy szacunkami ze strony Urzędu Gminy i szacunkami od strony głównego wykonawcy. I to będzie dalej, ta różnica będzie rozwiązywana na drodze sądowej? Jeszcze mamy spotkanie, na którym mam nadzieję, że coś się spodziewam ustalić. Natomiast jeżeli nie zostanie to ustalone stałecznie, to on się nie zgadza, to my zapłacimy z swoim orzeczeniem. Wykonawca będzie miał prawo wtedy do drogi sądowej. Dobrze, rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pana radnego Michała. Mam takie pytanie odnośnie do tego jeszcze. Czy jest zagrożenie, że któraś z tych między tymi wykonawcami a urzędem gminy, czy pomiędzy nimi, może znaleźć się w sądzie?
Czy definitywnie nie ma takich spraw? A ty się budujesz? Bo jak w sądzie, to nie wiesz, dlaczego wygrasz. Sądy w Polsce są może sprawiedliwe, ale spieszane. 3-4 lata to jest norma. Proszę Państwa, no jeżeli gminy tak się przyczyny podatności podatcy, to tylko wtedy tego zdalosza ma prawo pójść do sądu i nie wykluczamy takich sytuacji. Tak samo generalny wykonawca, jeżeli z jakiś powodu nie zgodzi się z rozliczeniem budowy, to myślę, może jest przyczyny, też ma prawo pójść do sądu. Teraz następne pytania. Mam już odnośnie naszej spółeczki, jak to Wójt mówił, Mistrzostwa Świata zdrowotnej Salus. Mam takie pytanie, dlaczego jest taka sytuacja tam, że przychodzicie się do lekarza, lekarka wypisuje pewne dokumenty, żeby później iść na przykład na komisję, czy ten, lekarka wypisuje, ale już później na sam druk to trzeba czekać 7-8 dni, żeby tam panie, czyżby administracja, żeby panie tam wypisać, czyżby administracja była jeszcze za mała, czy tam trzeba jeszcze przyjąć 5, jak? Nie mówcie. Ludzie do mnie dzwonią, ja tego nie załatwiałem, nie dotyczy ta sprawa mnie. Lekarka mu wypisuje człowiekowi, tam na dalsze leczenie, czy na dalsze tam na komisję idzie, a oni mówią, za 7 dni pan przyjdzie, czy tam za 8, bo niedziela weszła, to tam wyszło w sumie 9 dni. Idzie na ten, komisja mu mija, wyznaczają mu następną komisję za 30 dni dopiero wychodzą. Dlaczego tak długo trzeba sprzegać na wszelkiego rodzaju dokumenty, tak zwane, to są jak to się nazywa, medyczne. Nie. To jest opis tutaj od lekarza, nie? Dokumenty medyczne, coś w tym sensie na komisję i na dalsze leczenie. Dlaczego tak trzeba długo czekać? Bo lekarz wypisuje kartę, nie? No pan oczekuje ode mnie odpowiedzi. No ja nie jestem lekarzem, nie znam procedury. Ale jest tutaj jak ktoś, jest tutaj szef, znaczy wiceszef tam z Rady Nadzorczej. Widocznie taka procedura jest lekarska i tak jest robione zgodnie z... Ci ludzie, którzy do mnie dzwonili, powiedzieli, że takiej procedury nie ma nigdzie, załatwiali podobne sprawy, tam chodziło o schorzenie, no takie nie nagłe jakieś ten, tylko że oni te sprawy załatwiali już i nigdzie nie spotkali takich barier. Jak... Te uwagi pana przekażemy na piśmie, czy zapytam się. No to proszę bardzo w ten sposób. Proszę sprecyzować dokładnie pytanie, bo ja nie bardzo rozumiem. Dokumentacja medyczna, tak mam zapisane, dokładnie, dokumentacja medyczna. Ale co? Czyli na dokumentację medyczną z leczenia z Salusa się czeka 7 dni czy ile, a lekarka wypisała i teraz ona nie pisze na druku, tylko tutaj już później, no chyba piszą tam ci pracownicy, którzy pracują, już wypisują, to jest, trzeba czekać 7 dni. To są takie przepisy, bo dokumentacja mogą być dotyczyła danych osób, nie są to też dane. Ja tylko przekazuję, że mam interwencję, że to jest za długo i nigdzie tak nie ma. Proszę przekazać. Następna sprawa, z którą się zgłaszali do mnie ludzie, to właśnie tutaj już kiedyś to padło i to się potwierdza, że na 3 dni wcześniej się każą rejestrować do lekarzy. No to jest noc. Ale każą to kto każe? No jak się idzie do środka, to proszę się zarejestrować i za 3 dni przyjęcie na przykład. Tylko kto? Do specjalisty czy do osoby opieki zdrowotnej? Tu chodziło o pediatrę w jednym przypadku, a w drugim przypadku do lekarza Ale panie radny, no co tu pan pyta, bo pan tak po prostu zadaje pytanie, nie siedzony. No proszę pana, mówię jeszcze raz, że do pediatry mam się zapisać z dzieckiem, tak, jest chore, no to co ja wiem, no i czy na 3 dni moje dziecko będzie za 3 dni chore? Tak z tym pana wnika rozumiem. Na 3 dni, tak jest. To ja idę zapisać teraz na przykład, bo wiem, że za 3 dni... No właśnie, tak to wygląda i tak mam to zapisane, proszę pana, taka. To ja nie mówiłem, że trzeba chorobę planować, tak tutaj mam zapisane. Panie radny, jeszcze raz panu tłumaczę. Jeżeli dziecko jest chore, jest lekarz pierwszego kontaktu, czy pediatra, ma przyjąć chore lekarz. Nie jest to prawdą, panie. Ja nie przyjmuję, panie. Nie jest to prawdą, bo to lekarz ma zdecydować, co daje sposób. Ale nie panu mówię. A nie? Wedle osoby, która do mnie... Pan powiedział, ale nie, proszę pojedynczo, panie wójcie. Wedle osoby, która do mnie to zgłaszała, powiedziała, że poszli z dzieckiem, pani kazała się zarejestrować, na przykład dzisiaj jest wtorek czy środa, na piątek. Pani to, pani z rejestracji? Czy pani z rejestracji. No to nie, jeżeli dziecko jest chore, to trzeba czekać do lekarza. No ja to, proszę pana, pan nie będzie do lekarza, czy pan nie zarejestruje. No to o czym pan mówi? Proszę pana, o czym pan mówi? No proszę.
No z tego, co pan, co wynika w radzie, jeżeli idzie do specjalisty, czyli tych dodatkowych pediatrów, to wiadomo, że jeżeli zadzwoni, chce się umówić, to pediatra przyjmuje w określone dni. Czyli jest to na przykład piątek, czwartek i wtedy powinna zostać poinformowana, że pediatra przyjmuje wtedy. Jeżeli jest dziecko chore, to zapisuje do pediatry, który przyjmuje w ośrodku zdrowia na POZ. No ale więc ja pani powtarzam, że powiedział, że pochodzi z dzieckiem chorym, a pani w rejestracji mówi mu, że w piątek go przyjmie. Bo już nie jest, nie był. I koniec. No. I po zawodach. No. Tak jest. Wtedy, no nie, nie, no to po co mi wspieracie? Ja nie byłem, bo nie mam małych dzieci. Moje dzieci mają po 30 lat. Ale to już nie raz, panie radny, ruszaliśmy ten temat. Zapisują się. Więc proszę. Ale da pan mi skończyć? Ale nie, jedno zdanie. No. Więc proszę o interwencję w tym. Dobrze, tylko pan da. Nie będę mówił nazwisk. Zadał konkretne pytanie. A nie po prostu pan mówi ogólnie i nie będą tak naprawdę. Ale zapisują się mieszkańcy na przykład, a później nie korzystają z tej kolegi specjaliści. Ale chwileczkę, proszę. Ale sprawdzaliśmy, to jest na przykład 2,5 tysiąca zapisanych, a przychodzi 1,5 tysiąca. Dobrze, tylko chwileczkę, panie burmistrzu, ja się tak. Proszę o spokój. Ale proszę, jeżeli jest chore, to lekarz decyduje o tym, tak? Nie, ale nie pan rozumie. Nie pan rozumie, że pan się musi najpierw zarejestrować. Panie radny, chwileczkę. Panie wójcie, to co pan mówi, że są kolejki i zapisują się mieszkańcy i nie przychodzi duża liczba, to się z tym też spotkałem. Tak. Bo gdy nawet mieszkaniec dzwoni, zapisuje się do lekarza i słyszy, że ma przyjść za 3 dni, to on dobrze, proszę mnie zapisać. Ale w międzyczasie idzie albo prywatnie, albo gdzie, gdzie indziej, bo nie będzie czekał. I nie będzie dzwonił później, ja jednak nie przyjdę. I robią się te luki faktycznie, ale to dlatego, że pacjent nie jest obsłużony od razu. Tak. Tylko dostaje termin za jakiś czas. Ja sam na własnej skórze się przekonałem, dostałem termin za 3 dni. No. Ale pan chciał pan chorzy, czy chciał pan po prostu się zapytać? Nie, no lekarza ze sobą kontaktu. Ale nie przyjął. Nie, nie było miejsca. No, nie wierzę. No, takie są panie ludzie sytuacje. Dobrze, ale panie przewodniczący, skoro są takie sytuacje, dlaczego pani zaprosił pani prezesu? Dlaczego pani prezes wyjaśniła tą sytuację? Do ja nie jestem lekarzem. Tylko, że panie wójcie, co się dzisiaj państwo wiecie, co się dzieje w całym naszym regionie, w szpitalu, a przychodzi, przychodnie zamykają się, szpitalnie nie mają lekarzy. Nie przyjmują. Szanowni państwo, proszę, zobaczcie, faktycznie jest taki nawał. No ja się nie spotkałem. Nie pan teraz, ja jeszcze raz panu powtórzę. Panie wójcie, jest taka sprawa, że nikt nie jest jakimś, no bo ja rozumiem, aby ktoś był w takiej sytuacji, że dziecku może naprawdę się dostać, to on na siłę wejdzie do tego lekarza. Ale tak, to się idzie, do rejestracji się idzie, proszę mnie zarejestrować, jest z dzieckiem do tego. Pani mówi, no bo ja nie kura, bo ja tu nie winię jakiejś tam konkretnej osoby, ale pani mówi, że no już nie przyjmie lekarz, bo ma komplet za 3 dni. I się wraca. A ona... Co ma zrobić ta pielęgniarka, jak jej lekarz zabronił do niej rejestrować? No to ona nie zarejestruje. No. Ja tu nie winię tych rejestracji, tylko winię. Jest w tej chwili, nie wiem, będzie pani doktor pediatra czwarta z matki Polski? Jest, tak? Jest. Myślę, że ten problem się rozwiąże. No to więc spokojnie. Zgłaszamy problemy, my to nie mówimy, żeby pan... Tutaj nie jesteśmy szpitalem, po prostu, że mamy wszystkich specjalistów, tak? Tutaj jest naprawdę dużo, że mieszkańcy bardzo mają bardzo dobrą opinię. Jeszcze jedno mam pytanie już z innej beczki. Bo jak się pójdzie, to nie ma. Jest tak, nawet dzisiaj tutaj była mowa prawie 1 milion złoty o tej maszynie wysokiej, wydajnej od odśnieżania. Nie? Chciałbym się zapytać, ile godzin przepracowała ta maszyna w tym roku i chciałbym się dowiedzieć, czy był sens kupowania takiej maszyny, bo z ocen ludzi i z ocen pracowników mówią, że to największy niewypał. Bo jak tutaj mówiłem, że takie maszyny zdają egzamin na lotniskach, na jakichś autostradach szerokich, a nie u nas, to wszyscy, łącznie z prezesem, nie będę mówił którym, pana kolegą, panie wójcie. Spokój się panu. Ale nazwiska nie wymieni, niech się pan nie boi. Tu przekonywali, zapewniali, że taka maszyna jest super potrzebna. Ile godzin przepracowała ta maszyna? Ile kosztowała? Bo uważam, że to są znikome ilości i następne pieniądze, panie wójcie, wywalone w buto. Mówiłem, że ta maszyna tu jest u nas niepotrzebna. Powiedz pan, że pan już... Niepotrzebna. Ale ja nie jestem teraz wójtem. Panie wójtem, proszę odpowiedź.
Dojedziemy na drodze, jak się nic nie zepsuje. Właśnie pani na drodze chodzi. O wypowiedź, ile godzina ta maszyna pracowała godzin, bo ja nie jeżdżę na tej maszynie. Nie odpowiem panu na te pytania w tej chwili. Ale może mi no to proszę skierować, jakie ryby pan skoro pan mówi, że nie ma małego, no to nasze obwodnice wyglądają jak autostrady. No niestety, są nasze obwodnice jak autostrady. Wszędzie buduje się obwodnice wąskie, u nas się buduje jak autostrady. Pobudowane mamy, tak? I teraz trudno, żeby normalny przyrząd do odśnieżania tą obwodnicę odśnieżył. Tak? Muszą być to pługi dużo szersze i bardziej wydajne. Ja tu nie jestem specjalistą w tym momencie, bo może dla pana być śmieszne, ale taka jest prawda. No, skoro pan nie chce, żeby pana miejscowości osiągnąć, nie będziemy tam jeżdżać. Tym nie wiedziecie na policji, ani to już tam dowiedzieć. Nie wiedzieć. Przecież to pan nie pojadł. Może jak to blisko powstanie, to już będzie już. Proszę pana na miejscu, miejscowościach, na osiedlach, to pan uchował mnie dawno jeszcze za tym, że są w ciągu blisko podobne. No to co to mówisz, że za policja tam osiedla? Proszę o spokój. Proszę pana. To ma być niczego nie Szanowni Państwo, Panie Wójcie, Wysoka Rado, ja w związku z tym, że niedługo będzie rok działalności spółki Saus, chciałbym prosić o zaproszenie Pani Prezes na posiedzenie albo sesji, albo komisji wspólnej, z tego względu, że niestety te informacje, które powiedział mój przedmówca. Często też słyszę i się potwierdzają też, są inne niepokojące informacje, o które chciałbym zapytać Pani Prezes. Chciałbym potwierdzić lub wykluczyć. Być może część to są plotki. Dlatego uważam, że obecność Pani Prezes jest wskazana. Chodzi o pracowników, o kadrę. Wydaje mi się, że według Pani Prezes nie ma specjalistów na terenie naszej gminy, na terenie naszej gminy Kleszczów, niezwiązanych z bezpośrednią pomocą zdrowia, ale z całą otoczką, jeśli chodzi o działalność przychodni, typu pan konserwator, informatyk, być może jeszcze o jakichś tam przypadkach, nie wiem, a tak właściwie to ludzie nie wiedzą, od czego tam jest jakiś pan. Ja przepraszam, ja powtarzam tylko... Ja potwierdzam tylko słowa mieszkańców, więc dlatego być może częściowo są to plotki, dlatego zależy mi na tym bardzo, żeby albo zaprzeczyć, albo potwierdzić tą wersję i proszę, żeby zaprosić Panią Prezes na, nie wiem, jedną z najbliższych komisji czy sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy mają Państwo jeszcze jakieś interpelacje, zapytania? Jeśli nie, przechodzimy do kolejnego punktu, punkt numer 18, wolne wnioski i informacje. Szanowni Państwo, mają Państwo swoje materiały. Pierwszy wniosek. Wniosek referatu inwestycji, rozpoczęcie dalszych prac projektowych i wyboru kilku przedstawicieli Rady Gminy do zespołu roboczego. Poproszę Panie Kierowniku, tu chodzi o zielone serce, tak? Tak, tak. To będzie zielone serce na komisji sprawy na na poprzedniej sesji przyjęliście taki wniosek o to, żeby kontynuować pracę na temat tej inwestycji, czyli tych zielonych terenów. I w związku z tym, ponieważ tak jak piszemy tutaj w swoim wniosku, nie było takiej jednoznacznej akceptacji tego programu funkcjonalnego użytkowego, który był przedstawiany, który badowano przez kilka miesięcy, no to wydaje się, że zasadnym byłoby, żeby na podstawie tego, co mamy, rozpocząć takie ustalenia, co możliwe jest do przyjęcia, co tam nie do przyjęcia i na tej podstawie dalej procedować i już w trybie projektowania szczegółowego. Taki zespół uczestniczyłby na początek na tych spotkaniach dotyczących ustalenia zakresu prac projektowych, a później w trakcie również spotkania z projektantami i ustalenia szczegółowych, technicznych, szczegółowych rozwiązań. Dziękuję. Proszę pan radny. Ja mam wniosek. Szanowni Państwo, ja tutaj składałem wniosek. A to chwileczkę. Myślałem, że pan w tym. Nie, to ja mam wniosek, to przepraszam. Panie wójcie, czyli rozumiem, że urząd chce 3 do 5 osób ze strony z rady, tak? Do zespołu, żeby dalej pracował. Może być więcej. Państwa decyzja.
Państwo macie uwagi do różnych tych projektów. No, proszę uczestniczyć w tych projektach i po prostu być Państwa sytuacji na bieżąco, zmieniać czy nie. Spoza rady, proszę. Sugerujemy powołanie zespołu roboczego, w skład którego będą wchodzić przedstawiciele urzędu 3 osoby, przedstawiciel spółki Solpark Kleszczów 1 osoba i przedstawiciele rady gminy 3 do 5 osób. Zadaniem zespołu będzie aktywny udział we wszystkich kolejnych pracach koncepcyjnych i projektowych w każdym momencie rozpoczęcia realizacji inwestycji. Zgłośnie. Rozgłoście mnie, no. Zaraz się odnoszę tego gości. Nie. Chciałam się spytać pana Roberta, co to znaczy jednoznacznie. Przecież rzadko się zdarza, żebyśmy byli wszyscy jednomyślni i jednoznacznie akceptowali wszystko, co tu jest i jednomyślności, no. Tak jak powiedziałam, jeżeli większość przegłosowała w takim kształcie, jakim ta koncepcja opiewała, więc no, mam tutaj takie jakieś wrażenie, że nie wiem, chcemy dalej dyskutować na ten temat. Kiedy ja osobiście składałam wniosek, żebyśmy dyskutowali na ten temat, żeby być może coś wyrzucić, coś zmienić i tak dalej, to Państwo przegłosowali, że to nie ma sensu, że takie było konsultacje. Pan prezes tu obecny, prezes Solparku też powiedział, że mu się ta koncepcja podoba. W związku z tym no nie rozumiem, czy dalej byśmy dyskutowali nad tym, zmieniali i to trwałoby kolejny rok czy półtora, czy po prostu większość rady zaakceptowała Zielone Serce w kształcie i w projekcie, w koncepcji takiej, jaka była. I to chyba miało się umieścić, zlokalizować na 5, 6 hektarach czy 7. I te pierwsze 6 hektarów było wycena 70 milionów. I ostatnia dyskusja, kiedy pan prezes był, no została zaakceptowana. W związku z tym, czy jeszcze dalsze dyskusje to by miały być na ten temat, czy jak to by miało wyglądać? Bo to zostało zaakceptowane i przegłosowane większością rady, a jednoznaczności i jednomyślności to trudno będzie. Chcąc takie, ja dopowiem, mogę? Chcąc dalej w tym uczestniczyć, to trzeba przegłosować tamten wniosek jeszcze raz, czy jeszcze debatujemy, czy nie, no bo jeżeli rada podjęła decyzję, to jest rada. To nie jest komisja, czy opinia, tylko była decyzja. Więc albo cofamy decyzję rady i przystępujemy wtedy, tworzymy zespół, albo no to wszystko jakoś. Pójdę się nagadam, a później powiedzą, że to nie ważne, bo już wcześniej rada przyjęła. Nie było jednoznacznej akceptacji rady tego programu funkcjonalno-użytkowego, który był przedstawiony. Protokoły, proszę. Po kilku spotkaniach i kilku dyskusjach, gdzie ciągle coś było przekładane, nas w komisji w dniu 12-13 grudnia został przegłosowany wniosek o podjęcie dalszych działań. Czyli z tego, co tutaj była dyskusja, ja to tak rozumiem, że taka odpowiedź się jednak wszystkim nie podoba. Ten kształt dziura jest. Żeby kontynuować pracę nad tymi terenami zielonymi, ale nie do końca w takim kształcie, jak mówi ta Krzysztofa. Zamysł jest taki. Proszę, przy budżecie tutaj, jak staliśmy budżet, to też ktoś z Państwa pytał, że w budżecie są środki zapewnione na prace projektowe. Rozpocząć teraz projekt, z którym będziemy tutaj szerzej z Państwem ten program jednoznacznie definiować. Tak? I będą możliwości zmian, sam tak powiesz. Po to ten zespół, żeby po pierwsze uznał, co jest w tej PFU jednoznacznie do przyjęcia, a co nie. Tak. I później na etapie projektu z projektantami dyskutować, czy stało się jakoś to rozwiązanie. Przyjęcie, a o co mi to przyjęcie, bo po prostu mamy się napracować i rada później do mnie przybyła, tak?
Po prostu w bezpośrednio proszę pana. Dobrze, to ja panie, nie wiem, na panie wójcie czy panie Robercie. To ja mam teraz takie pytanie, bo skoro ma powstać taki jakiś nowy zespół, który ma się zajmować, powiedzmy, zmianą, coś nowym, coś... A jak się to ma odbywać, te zmiany? Bo powiedzmy, że ja zgłoszę tam jakiś swój wniosek, swoją wizję, że to mi się nie podoba, to, a chcę mieć to. I jak to będzie? To będzie co? Znowu głosowane? Znowu Rada będzie podejmować decyzję? Czy ta komisja, ta siedmioosobowa, czy iluś? Bo znając realia, to myślę, że ten wniosek, który, no nie wszyscy się żeśmy zgadali, ale myślę, że głosowanie pokazało, że to było 12 osób, czy tam 10. I co ja teraz, moja wizja tam pomoże, jak te osoby tak tego nie przegłosują? No i będziemy się spierać rok, pół i nic z tego nie wyjdzie. No bo weź sobie teraz, jak te zmiany mają tam następować? No w jaki sposób? Kto będzie to robił? W jaki sposób? Czy to na sesji, na komisji będziemy głosować i od nowa będziemy projektować, nie wiem, czy koncepcję robić? No bo no będziemy się tylko spierać, nic z tego nie będzie. No. No bo ja dzisiaj będę miał taką wizję, pani będzie miała taką wizję, pan będzie miał taką wizję. I z tego projektu, z tej koncepcji, która jest, zniszczymy to tam wszystko. No i to do niczego nie doprowadzi, moje zdanie jest takie, no, no nie wiem, no, skoro jest taki wniosek, to dyskutuj, możemy to rozwiązać, no bo do takiego, jak w takim formie by to miało być, że 5-7 osób, no to my tam nigdy do porozumienia nie dojdzie. Panie radny, jest program użytkowy, który określa jakby te wszystkie zadania i po prostu jesteś programami zamieszczone. Można je zmienić częściowo. Ale ile osób chce to zmienić? Jaki? Ale to nie chodzi o takie zmiany jakieś. Czy pan czytał o programie specjalno-użytkowy? Tak. Zna go pan? Tak. No to i pan zna, to nie od pana. Nie, no bo ja teraz pan chce powołać komisję siedmioosobową. Ta komisja, która, jeżeli projektant będzie coś projektował i coś się nie będzie odpowiadało tej komisji, tak? No to po prostu może te zmiany wprowadzić jeszcze, jak one będą faktycznie w jakiś sposób uzasadnione i miały rację być. Jeżeli nie będą miały, to nie wprowadzamy ich. Proszę. Mam jakieś inne możliwości rozwiązania tego problemu, bo ja nigdy nie wiem. Bo my możemy się napracować łącznie z projektantem, państwo powiecie, nie. Tak jak radny Kaleb mówi, nie, nie będzie kredowiska. No i się to nie ja nie powiedziałem, że nie będzie, tylko powiedziałem, że to wygląda jak... Nie, bo nie. Pan mówisz nie, bo nie. Pan mówi, panie uzasadnisz i wiem, po prostu nie. A nie przegłosował po prostu. Proszę, w dalszym ciągu mówię, że to jest kretowisko. Dla pana może być to kretowisko, ale tej obecnej rady, która tutaj w tej chwili jest obecna, ja w programie... Większość ma rację, zaraz pan usłyszy to. Zaraz pan usłyszy to samo. I zrobiliśmy tyle po prostu różnych spotkań z mieszkańcami, różne grupy społeczne, w różnym wieku się opowiadają. I każdy to zaakceptował, tylko panie radny, panie zaakceptował, bo nie boli. Nie, proszę pana, bo było 9 czy 10 głosów. Dla pana wszystko kretowiskiem. To pana, zrobiono, to pana... Radnych jest 15, a głosów mieliście 7. Ja panu to widziałem. Ja panu wszystko zrobię. To co pan robił i tyle będę pan robił. To co myśmy robili, to masz pan teraz... Panie radny, ja mam teraz... Nie mogę usłyszeć, muszę to naprawić, co pan popsuł. Panie wójcie, proszę spokojnie. Proszę, panie radny, proszę. Ja się nie zamierzam z panem do góry. Panie radny! Nie będę tego, co tylko chciałam się ustosunkować do tego zespołu, bo nie wiemy, czy się mamy wpisać, czy się zmieścimy, czy nie. Ja mam propozycję z panem radnym, żeby zrobić zimowy park rozrywki na przykład. Albo jeszcze miałam inne propozycje, co jedna z radnych skrytykowała, nie podając żadnych swoich propozycji. Mam pytanie, czy udział w tym zespole ma sens? Czy po prostu ma być akceptacja tego zielonego serca? Jeżeli ma być akceptacja to, co było, to było przegłosowane i po co mamy dyskutować, czas tracić? Może nie ma sensu, może jeżeli większość, bo tak jak powiedziałam, trudno tutaj liczyć, że będzie 15 radnych jednomyślność, bo każdemu się coś tam nie będzie podobać, ale jeżeli większość zaakceptowała, to niech idzie to w takim zakresie i może tak jak zakład komunalny, jakieś drobne zmiany będą konsultowane. Natomiast jeżeli my chcemy coś zmienić i w tym programie chcemy ten magnes, o którym dyskutowaliśmy dla Kleszczowa, chcemy uatrakcyjnić pobyt, który by dawał jakieś dodatkowe pieniądze dla Solparku i tak dalej, to być może warto brać udział w tej dyskusji i w tej komisji. Natomiast ja to zgłaszałam na poprzedniej sesji, to państwo przegłosowaliście, że nie ma racji bytu, że trzeba przystąpić do realizacji i przystąpić i zostało to większością przyjęte. W związku z tym mam pytanie, na czym ma polegać, czy można jeszcze coś zmieniać,
czy można się zapisać, czy ten zespół ma być tylko akceptacji i ma być zmiana kosmetyczna, bo większość rady za i większość rady zaakceptowało. I mój wniosek na wtedy nie został przyjęty. Proszę pani radna Szczęsna. Ja popieram to, co powiedziała moja przedmówczyni, że Rada Gminy przegłosowała realizację w całości. Ja tak to zrozumiałam i tak głosowałam. Nie wiem, jak państwo radni, czy mamy jeszcze raz to przegłosować, czy chcecie, żeby ten zespół powstał. Ja uważam, że to niepotrzebne jest przedłużanie czasu. My swoją wolę już wyraziliśmy. Działać, bo to było w programie naszym wyborczym. Większość rady to zaakceptowała w takim kształcie, jaki jest. I już. Dziękuję. Proszę pan radny Jarząbek. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, panie wójcie, moim zdaniem błąd został popełniony w Zalążku. Podczas tworzenia zespołu, o którym się dowiedzieliśmy przypadkowo, po pewnym czasie, jak już ten zespół powstał. Wtedy był błąd, że nie rozmawiano z nami, tylko stworzono zespół z ludzi, których uważaliście za zespół, który będzie słusznie pracował. Wypracował pewne stanowisko, następnie były zebrania z mieszkańcami w różnych otoczeniach, w różnych środowiskach, była przeprowadzana ankieta, była deklaracja rozmów dalej na poszczególne tematy. Tylko bardzo przykre jest to, że na deklaracji się skończyło. I w odczuciu nie tylko moim, ale w odczuciu mieszkańców, części mieszkańców, z którymi rozmawiam, ich uwagi w nawet najmniejszym stopniu nie zostały uwzględnione. Dziękuję bardzo. Więc... Dziękuję. Szanowni państwo, proszę pan radny Henryk. Dziękuję. I teraz doszliśmy do sedna sprawy pana wypowiedzi. Teraz widząc, panie wójcie, ja się nie uśmiecham, bo panu mi nas żadnie, tylko troszkę jeszcze trzeba poczekać czasu. Jak pan stanie w obliczu na styku mieszkaniec pan, to pan wtedy się przekona, że jednak pan nie miał racji. I teraz jest taka sytuacja, że teraz czując, że przegrywacie i z radnymi, którzy głosowali przeciwko temu lub się wstrzymali od głosu, i z mieszkańcami, to powiedział kolega, bo za 70 milionów jakieś kretowisko, pan się przestraszył tego i pan teraz próbuje zmienić taktykę. Próbujecie zmienić taktykę. Teraz chcecie znowu umoczyć radnych i później, żeby powiedzieć, to nie ja, to rada mi tak kazała. Bo nawet na pierdolę, przepraszam tutaj za wyrażenie, dajecie pismo, żeby rada podjęła decyzję, to czy tamto. A tu, gdzie wchodzi 70 milionów, to co powiedział kolega wcześniej, stworzyliście zespół jako alfa, omega, powiedzieliście tak, nowy prezes przyszedł, wzięliście go na dywanik, prezes wstał, powiedział tak. Niestety przy prezesie i ja, i pani Tarkowska, i wielu innych radnych powiedziało, że nam się do końca to nie podoba. I teraz poczuliście smród, nie powiem gdzie, i chcecie zwalić wszystko na radę. Tak się nie da. Jeżeli jest dialog, to powinien być od początku to, co mój kolega radny Jarząbek powiedział. Teraz nie szukajcie dziury w całym, tylko się bierzcie do roboty, a co nie fajne, to sobie poprawcie i niech was ludzie ocenią. Dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, muszę się odnieść do pana Michałka, bo po prostu na litwę polską, nie wiem, jak państwu można inaczej wytłumaczyć, bo już nie rozumiem. Mieliśmy przyzwolenie na robienie terenu najpierw na 40 hektarów. Pisaliśmy różne, robiliśmy przetargi, nikt się nie zgłaszał. Do zrobienia tej koncepcji, nawet koncepcji, zmniejszyliśmy ten teren do 6 hektarów, tak? Na te 6 hektarów zgłosiła się firma, która się zajmuje projektowaniem, architekturą i po prostu takimi terenami ziemnymi. I ta firma opracowywała. Państwo mogliście również korzystać, byliście zapraszani wszyscy radni na różne spotkania z mieszkańcami, które się odbywały w każdej miejscowości, czyli pani wójt uczestniczyła też w tych spotkaniach, był zespół powołany, który faktycznie korygował pewne sprawy i proszę nie mówić, opracowaliśmy tę koncepcję i było to wyjście, ten program funkcjonalny użytkowy był wyjściem do projektowania. Można było wszystko zmieniać. I państwo, panie radny Michałek, pan się nie angażuje w ogóle, bo pana nigdy nie widział na spotkaniach, tylko pan krytykuje. Ja wiem, że pan będzie krytykował, żeby nawet powstało, nie wiem co, Eldorado, to pan powie, nie, to jest wszystko nic nie warte.
Tylko dokładnie pan wie, że też jest zrobiony dzisiaj odwiet za 30 milionów i co z nim? Pytał się. Co z nim mam zrobić? Po prostu temat już do niczego nie nadaje. Ale tak jak pani radna mówiła, była moda, robicie to. No to jeżeli była moda, to teraz pani radna mówi o parku rozrywki. Park rozrywki się zrobił w 2002 roku. To nazwaliście Małpim Gajem to. Śmialiście się tutaj. W tym miejscu, co pan? Śmialiście się w ogóle. A co tu jest? Małpim Gaj jakiś chcą zrobić, to. Za 100 milionów była mowa, być możliwe, przyjdzie inwestor z zachodu, zrobimy coś więcej na podobie, jak jest to na zachodzie. Śmialiście się z tego, wyrzuciliście to. Powstał Solpark, który kosztował 230 milionów. I on dzisiaj nie będzie zarabiał, bo to jest obiekt dydaktyczno-sportowy. I ten obiekt nie jest komercyjny. Projektant, który to tworzył, pan nie będę mówił już nazwiska, dzisiaj ma prawa autorskie. Rok czasu rozmawiamy, żeby cokolwiek zmienić. On nie wyraża zgody. Bo są prawa polskie. I ten obiekt potrzebuje wspomożenia dzisiaj, żeby przyjść w tym obiekcie, coś powstało, żeby faktycznie ten obiekt, nie mówię, że on ma zarabiać. On ma przeznaczoną to funkcję dydaktyczną, rekreacyjną, sportową, nie mam to robić. Ale też nie możemy do niego za wiele dokładać. Czyli coś trzeba zmieniać, żeby ten obiekt uatrakcyjnić, tak? Bo dzisiaj basen to jest wszędzie, a tak naprawdę poza basenem w tym obiekcie nie ma nic, bo są sauny, bo sauny są też wszędzie. Coś trzeba zmienić, tak? No trzeba też, mieszkańcy osiedla Zacisze, jest jedno z większych osiedli, bloki dochodzą, też chcą przyjść, odpocząć jakiś teren zielony, mieć tak, żeby po prostu... Tu nikt nie wymyśla jakichś niestworzonych rzeczy. Proszę nie mówić, że dajemy 70 milionów, ja szukam. Nie, szukam takiego rozwiązania. Bo mieszkańcy zgłaszają takie rozwiązania właśnie, żeby coś takiego utworzyć, żeby mogli po prostu pójść rodzinnie w weekendy, czyli spędzić ten czas. I też skorzystać z tego parku i z innych rzeczy. I proszę takich rzeczy nie mówić. Ja taką sytuację zastałem, panie radny, i ja robię wszystko, żeby z moim rozwojem się te po prostu straty. I proszę nie mówić, że teraz coś chcę naprawiać, inne rzeczy wybrać. Takie rzeczy, panie, proszę nie mówić. A jak państwo nie chcecie uczestniczyć, wiem, bo fajnie się krytykuje, tak? Niech gmina zrobi, my wszystko robimy, tak? My jesteśmy przedsiębiorcem budowlanym, remontowym, takim. Wszystko naprawiamy, wszystko budujemy. 110 inwestycji. I na wszystkim mamy się znać. Ja mam się znać na leczeniu ludzi, prąd za takie, to jest gmina wójta, no bo prąd się wójt. To jest ten, źle leczone są ludzie, no gmina wójta, no bo wójt założył. Przechodnie po to były remontowana przechodnia za kilka milionów złotych, żeby nikt nie korzystał prywatnie, bo oddawało się, remontowaliśmy za kilka milionów złotych. Za gminy pieniądze odbywali się prywatne zarządzanie, tak? I po kilku latach znów remont i znów oddawanie. To nie jest gospodarność. I uważam, że to jest przychodnia gmina, ma być przychodnia gmina. Jeżeli powstała spółka, zawsze spółka, prawa kodeksu spółek handlowych, zawsze ma łatwiej gdzieś pewne rzeczy ominąć. Bo tak jak na przykład szpitale czy przychodnie podlegają pod wojewodę, różne zmiany statutu czy coś, nie możemy tego zmienić. Tak? A tu możemy bardziej manewrować. I to jest z korzyścią dla mieszkańców. A nie robię tego dla siebie, tak? I proszę takich rzeczy nie podawać. Bo pan sobie po prostu robi tutaj kampanię wyborczą, pan krytykuje, wszystko i źle. Za pana było wszystko dobrze. Wszystko było dobrze. Bo co się stało? Że teraz jest źle. Przecież ja nic tu nowego nie zrobiłem. No bo pan Bieńczak rządzi. Panie radny. Nic tu nowego nie zrobiłem. Jest problem z tym, co jest. Bo pewne rzeczy są. Dla pani radny może coś to śmieszne. Pewne rzeczy są nieuregulowane. Prawnie. No dzisiaj mamy wiele rzeczy takich nieuregulowanych prawnie. Pani o tym doskonale wie. Nie chcę wymieniać tych rzeczy, bo nie chcę krytykować tego, co było. Ale proszę nie zwalać na mnie tego wszystkiego, dobrze? Bo państwo też decydujecie. I robię to, bo tak naprawdę to wy jesteście organem zamawiającym. Ja jestem tylko wykonawcą. No widzi pan, jak widzicie, jak pan nie mówi... Ale co panie radny, proszę. Tak ustawą o samorządzie mówię. A pan jak był przewodniczącym, to rada, pan pamięta czasy. Co będzie dyskutować? Pan decydował wszystko. Pan dopuszczał do głosu, nie dopuszczał. Policję pan wzywał, kazał pan wychodzić. Koniec, no tak pan robi. I teraz pan tutaj próbuje się usprawiedliwiać. Przed. Ja nie jestem taki zły, panie. Nie, no, brawo. Panie radny, po raz ostatni. Panie wójcie, niech pan nie kłamie ludzi. Nigdy nie była wezwana policja, jak ja tu jestem pan. 20 lat. Radem przewodniczący nigdy nie wezwał policji. W tym ja również. Druga sprawa, proszę pana, ad vocem. Tamto kłamstwo wielokrotne. Nigdy nie była policja wzywana. Jeszcze raz mówię.
Niech pan nie opowiada tych bajek, jest tutaj pani Anna Tarkowska, która pamięta wszystko. I pan również pamięta. Pan też pamięta, bo jest wieloletni brat. A czemu jest źle teraz? Odpowiedziałem panu, bo pan jest 5 lat już wójtem i dlatego źle nie umie pan rządzić. Następna sprawa, proszę pana, ad vocem panu powiem. Jeśli chodzi o wody, tu pan cały czas porusza te wody, te odwierty. Proszę pana, te wody były z jednym zamiarem. Te wody miały służyć do tego, żeby powstały. Baseny. Nic nie powstało, nie proszę pana, ale nie pan posłucha. Pan przestanie. Żeby powstały baseny, żeby powstały, żeby powstały jakaś rehabilitacja, jak tak dalej. Wydaliśmy tu, proszę pana, czy ja panu przeszkadzałem? Czy ja panu przeszkadzałem? Czy ja panu przeszkadzałem? Proszę pana. Ale te wody nie powstały po to, żeby grzać ośrodek. Ale to czemu nie? Dydaktyczne. One po to nie powstały. Jak pan nie umie stworzyć takich basenów, takich gejzerów czy czegoś, które by wykorzystały tą wodę, to już pana problem jest zrobiona. Stworzymy to szacunek 10 milionów rocznie. Dwa, jeszcze raz powiem panu. Następna sprawa. Proszę pana, ja jestem radnym opozycyjnym. Ja sam, na samym początku dzisiejszej sesji powiedziałem, ja panu wytykam błędy, moim zdaniem błędy, ale podaję również bardzo często przewagi, podaję jak należy zrobić. I teraz, według mnie, i teraz, jeżeli pan ustanawiał tutaj spółkę Salus, to ja mówiłem, że wam to nie odpali, że to nie wypali, że to nie jest na egzaminie. I teraz, gdy pan mówi, proszę pana, że myśmy ośrodek dali w zarządzanie, ale, proszę pana, bez takich milionów jak pan. I teraz panu powiem, dał pan 2 miliony, już jest przejedzone, nie mają, dał pan teraz 600 tysięcy, co oni ze swoje pieniądze zrobili? Niech pan powie. Weź pan daje radny. Na początek. Proszę pana, ja panu nie przeszkadzam. Jeszcze raz mówię. Panie przewodniczący, pan wie, ile wydajemy na proszę ile rocznie wydajemy? Panie 3 miliony złotych. Wydawaliśmy, zawsze. Panie wójcie. Proszę, proszę, proszę. No ja demonstruję ad vocem te rzeczy. Proszę pana, i zgadza się, na początku pan mówił, że wydawaliśmy dawniej 5 milionów złotych. Ja panu powiedziałem, że 2-3 i teraz pan poczytał sobie i faktycznie 2-3. A teraz, proszę pana, wydał pan już 2 miliony przejęli, 600 tysięcy już nie ma, ale dawniej, mimo że było 2 lekarzy, czy 4, czy 5, nie było takiego bałaganu, jak jest teraz. Nie było takich chwili, jak jest teraz. I o czym pan to mówi? A to, że pana, panie wójcie, ja się zwracam do pana, jakby pan miał trochę kultury, to by pan słuchał. Proszę pana, to, że ktoś pana krytykuje, to taka jest rola opozycji, proszę pana. I niech nie ma pan pretensji do całego świata. Mógł pan nie zostać wójtem, czy pan proszę o spokój. Panie radny, czy pan jest w opozycji, czy nie w opozycji, ale też można powiedzieć tak, bo wie pan tutaj politykę, ja tak naprawdę ja pracuję wszyscy w samorządzie. Ja zgadzałem się często z propozycją pana, jak pan był w większości, no. Tak, bo uważałem, że to jest słuszne. To, co było słuszne, to po prostu nie krytykowałem, ponieważ mi się nie podoba. Ale pan robi wszystko, żeby tu zaburzyć całkowicie życie w tej gminie. Czy to jest dobre, czy niedobre, pan wszystko krytykuje. I to nie jest opozycja. Pan ma robić dobrze dla mieszkańców gminy. Nie tylko dla własnych mieszkańców, którzy woli i mówienie, że ja dobrze rządziłem. Panie radny, panie Michałek, pana ukarano 2 razy. Panu zabrano mandat radnego. Proszę? I pan będzie mówił mi teraz o takich rzeczach. Panu zabrano mandat radnego. Ale pan powiedział wcześniej, że mnie 2 razy ukarano. Za co? Tak, 2 razy pan mówił. Za co? Tak? No, za co byli za? Za to, że pan miał. Bo nie ukarano mnie 2 razy, bo pan nie kłamie. 2 razy pana ukarano. Panowie, dobrze pan wie. Się przeradzam, panu zabrano mandat radnego, bo pan wszedł do komisji alkoholowej, żeby korzystać z tej gminy. I doskonale pan wie. Bo ja pracowałem w tej gminie jako radny, braki nie dorosły dzieci i robiłem to społecznie. A pan za pieniądze, i doskonale pan to wie, był pan w Radzie Nadzorczej, na Wysokim, korzystał pan tego finansowo. Brał pan 3000 złotych miesięcznie, tak? No i byle. I pan się zauważył, że nigdy nie się o nerwusie pan nic nie mówił. Ale nigdy nie. Bo już pana tam nie ma. Ale jak mam bym, to była najważniejsza. Proszę, panie wójcie, proszę coś już. No, proszę, no, proszę takie rzeczy. Oni wydawali się 3 miliony na ośrodek zdrowia i nikt nie przejadł pieniędzy, bo dzisiaj każda osoba zdeklarowana to wpływa te 150 zł rocznie od osoby. Jest to 600 tysięcy zł. I ludzie, panie radny, proszę, również nie przejadł. Dziękuję, proszę panie radna Tarkowski. To, co było 2 miliony przeznaczone na kapitał zakładowy, ono jest. Jest, na papierze tylko. Jest. Spytałem w ulicy razem.
Pytałem na komisji, na zebranie, czy mają fizycznie pieniądze, powiedziała pani prezes, że nie mają. Panie, część poproszę o spokój. Ale to się... To, że zakupiła jakiś sprzęt, ale to jest... Widzisz, no, ale to jest, nie mają. Tak, to jest... Ale co mówię? To jest w spółce, co pan... Dobrze, panie wójcie. I tak samo daliśmy 5 milionów na Solpark, tak? Ten podatek podobny został też 5 milionów przeznaczony, nie jest, tak? Też część jest wydana, ale tam są po prostu takie... A proszę pana, 20 milionów do Bełchatowa pan dał i jak miał pan 49 procent... Tak, tu się mogę tym pochwalić. Proszę. Wykupiliśmy... Udział w wydłubach 5 tysięcy, się kosztuje 6,800. I udział ma pan 49 i liczy pan... Nie, 51. Panie wójcie, proszę. Ale naprawdę, bo już przechodzimy na wszystkie tematy. Jeżeli pan uspokoi pana... Tylko nie na, nie na ten, który, na którym mówiamy. To ja nie chcę nic zbawiać, po prostu pan pozwala i pan Michał to po prostu robi lepiej. Panowie, obaj się zachowuje się w podobny sposób. Wyprosić ich. Bardzo dobrze. Proszę, panie rada Markowski. Policję. Policję. Do tej dyskusji ja dołączę, bo nie mogę tego zostawić, bo ja ciągle słyszę o tych obiektach. Panie wójcie, tu powiem z tą odpowiedzialnością. Dzisiaj pan tego nie powiedział, ale zawsze pan powtarza, że nie było badań, że nic nie było opracowań. Był, pan kłamie. Pan skłamał na sesji ostatniej, że nie było opracowań. Ja sobie zażyczyłam w ramach informacji publicznej, czy były opracowania przed odwiertami. Takie opracowania były, są wyniki, jest to opracowanie, panie wójcie, a pan tu cały czas wciska ciemnotę, że tamta rada z tamtym wójtem nic nie robiła, źle wszystko robiła. I żadnych opracowań nie zrobiła, wydała miliony i tak dalej. Wydała miliony, był wniosek przyjęty przez większość radnych i po prostu przez 5 lat pan nie umie tego wykorzystać. Pompy się zepsuły i tak dalej. Z tego opracowania wyczytałam je ostatnio, że możliwy był samowypływ i tak dalej. Jeżeli się tego nie wykorzystuje, to po prostu woda zanika, opada, pompy się niszczą, bo to nie pracuje, panie wójcie. To jest po prostu nie wypał, nie pani wie, co pani mówi. Tak, ja wiem, co jaki samowypływ? Przyniosę panu, przyniosę panu do opracowania. Panie wójcie, proszę. Przyniosę panu do opracowania, które zostało. Ale mogę skończyć? Mogę skończyć? Więc proszę pan, prawdę, drugi temat. Pan cały czas krytykuje, pan mówi, że dzisiaj pan tego nie krytykuje, a pan chętnie. Pan od początku 5 lat krytykuje, pan ciągle mówi, że pan musi sprzątać po Tarkowskiej, że pan to i tamto. A pan, niech pan posprząta wreszcie. Niech pan zrobi to lepiej. Jak pan ma ambicje, niech pan to zrobi lepiej. I niech się pan pochwali, co pan zrobił. A dzisiaj pan podsumowuje swoją pracę, że przez pan 5 lat pan nic nie zrobił. Ma pan rację, bo nawet głupiego przedszkola, które my zaczynaliśmy, pan nawet nie wybudował w tej kadencji. Więc proszę. I pan nie wybuduje, pan go nie odda. Pan tu mówi, że gmina remontowała, oddawała, ktoś robił biznesy i tak dalej. Znowu zażyczyłam sobie, bo już to pan powtarza kolejny raz. Zażyczyłam sobie, czy gmina remontowała, oddając restaurację w Solparku, czy gmina wyposażała. Okazuje się, że nie, że sam dzierżawca to robił. A pan tutaj ciągle wprowadza pan zamęt i ciągle pan krytykuje. Ja powiem jedno, niech pan robi lepiej. Słyszałam ciągle dyskusję, ma być inaczej, nie inaczej niż jak było za Tarkowską. Inaczej, ale lepiej. A jest inaczej i gorzej. Dziękuję. Panie Przewodniczący, niestety, proszę. Ja też... Przyniosę to opracowanie. Ja pani opracowanie jak najbardziej może pani przyjrzeć, ale pani zrobi. Ale jak tam pani adres przedstawię, dokładnie jest adres zrobiony, przedstawię na kolejnej komisji sesji i pani się przekona. Chcę tylko powiedzieć, bo pani tak mówi, co nie zrobiono dobrze. To proszę mi powiedzieć, co się stało, że Solpark jest samowolnie budowany. Proszę powiedzieć. Nie wiem. Nie, bo pani uczestniczyła ostatnio w, na pewno była pani wezwana jako świadek, tak? Była pani taka wezwana. Jak zakończono? Bo dzisiaj też pan radny Michałek rzucił, że wydajemy pieniądze na przykład na prawników byle jakich.
No bo pani wzięła kancelarię jedną z droższych w Warszawie, 200 euro czy tam ileś za godzinę, 800 zł. Ja płacąc dzisiaj do tego aplikanta tak zwanego, że powinien się 30, 25 zł na początku dopłacone, chociaż jest zatrudnione do spraw administracyjnych. No i dobrze. I prezes zamówień publicznych wytoczył proces przeciwko gminie i przeciwko wykonawcom. Czyli powiem sobie jeszcze, bo tam była konsorcja było, tak? Przepraszam, bo tyle tak. W 2009 roku był prezes wytoczył tą sprawę, tak? Dzisiaj się ta sprawa skończyła. Gmina ma zapłacić tam jakąś karę, nieważne, ma zapłacić. Tak to jest właśnie robione. Wydano na mój setki tysięcy nakazanych, gdzie po prostu się nie przyłożył w żaden sposób. Nie wygraliśmy, panie Michale, w tej sprawie. Przegraliśmy. Przez ale to jest jedno słowo, ale, panie Wójcie, ale po co było zarzut jaki? Jaka samochód? Niech pan powie, jaka samochód. No jest. No ja, bo to jest. Jaka samochód? Proszę o spokój. Roboty dodatkowe, które pani były w cenie 3 miliony, pani zrobiła to z wolnej ręki dla Jaskiego, tak? Nie rozumiała pani przypadku. I przegraliśmy sprawę? Tak. Jakie się stukali? Ja zaraz powiem. Na dzień dzisiejszy doskonale nie chcę mówić tych rzeczy, bo doskonale pani wie, jak powiedzieć działanie na jakiej zasadzie. I proszę mi mówić. A dla pani może jest to głupie przedszkole, o którym się mówiło, że jest takie bardzo drogie, ale to państwo zdecydowaliście, przyznaliście tą kwotę, kosztuje sobie go na 18 milionów i skończył się, ale no za... No zaraz. Mieliśmy pieniądze, jest kosztorys. Skoro kosztorys opiewał na 18 milionów, skończył się przetarg na 14 milionach. Startowały 3 firmy. Tak, panie Robercie? 3 firmy startowały do przeszkoda? 5. 3 firmy dały podobną kwotę, 14 milionów, tam 200 tysięcy, 14, 400, nie pamiętam, mała różnica, 1000. Tak mniej więcej to wyglądało. Wydawało się, to jest firma dobra, bo prowadziła kilkadziesiąt takich inwestycji, nawet inwestycje powyżej 100 milionów. Daliśmy wydłużony termin płatności, bo chcieliśmy w końcu mieć dobrego wykonawcę. Niestety pojawił się taki problem w naszym kraju, że weszła nowa ustawa o najniższym wynagrodzeniu. Koszty podrożały, pracownika i inne rzeczy. I wiele firm się nie poradziło. To tysiące firm padło. Tysiące, no dosłownie dziesiątki tysięcy firm w Polsce w tym czasie padło. Mówimy. Wszedł VAT odwrócony, to też się przyczyniło. To nie jest moja wina. My robimy zgodnie z prawem i zgodnie z zamówieniem, które nas obowiązuje. Można inaczej zrobić. Te czasy, co kiedyś były, panie Michale, były to inne. Można było. Bo ja, pan pamięta, jak robiliśmy boisko na Łękińsku, kosztowało na początku opiewo na 2 miliony, skończył się na 6. Aneksowany. I o tym się nie mówi, no. Się wydawało pieniążki, tak? Bo można. Dzisiaj tego się nie da zrobić. Także możemy dyskutować. Dobrze, dziękuję panie wójcie. Szanowni państwo, mamy wniosek, o którym mowa na początku. Chwileczkę, bo ta dyskusja się nie skończy. Jest propozycja radnych, którzy mogą się do tego zespołu zgłaszać. Jeśli państwo wyrażają taką chęć i mają ochotę, to ja proponuję do pana kierownika lub do pana wójta, żeby się zgłaszać do tego zespołu. Szanowni państwo, naprawdę apeluję o skończenie tej dyskusji, bo możemy tutaj siedzieć do wieczora i rozmawiać sobie o wszystkim, o całej gminie, o wszystkich aspektach. I tak się nie skończy. Ale nie wypowiedzi pana wójta muszę się ustosunkować. Dobrze, tylko mogę prosić, żeby to już była ostatnia w tej kwestii. Bardzo proszę. Ale wójt już to trzy razy się proszę państwa, wójt mówi, że samowola budowlana. Ostatnio po iluś tam latach zostałam wezwana jako świadek do sądu, bo gmina zleciła wykonanie prac dodatkowych przy budowie solparku. Prace dodatkowe polegały na zrobienie parkingu w tym miejscu, gdzie jest, bo pierwotne założenia parkingu były tu, gdzie jest zielona trawa przed zjeżdżalnią i na pewnym etapie, kiedy zobaczyliśmy, że ta odległość jest zbyt blisko do drogi i że tam leżąc na plaży, na leżaku będzie blisko drogi, była decyzja Rady, że przeniesiemy parking, tu zlikwidujemy, a parking zrobimy obok. Dlaczego tak? Kiedy zaczynaliśmy projektowanie, były tylko i wyłącznie 4 hektary. Projektant miał 4 hektary, ani w lewo, ani w prawo, ani na zachód, ani na wschód, nie miał możliwości się rozbudować. W związku z tym, że w międzyczasie udało się nam dojść do porozumienia z właścicielem tych terenów przy ulicy Sportowej, tam gdzie jest obecnie parking, to były to roboty dodatkowe, kiedy już kontrakt był zawarty. To jest jedna. Druga sprawa, były w międzyczasie
czasie trwały odwierty. Drugie, zakres pracy zamówienia dodatkowego dotyczyło wykorzystanie i stworzenie w Solparku instalacji, która będzie powodowała wykorzystanie tych wód termalnych, które według opracowania, które jest i było w 2007 roku, o których pan wójt mówił, że nie było żadnych opracowań. Ja mam taki dokument i mogę pokazać. W związku z tym były to kolejne prace i uzasadnienie było takie, że jeżeli będziemy później ściany burzyć, instalacje zmieniać i tak dalej, że jest to lepsze wykorzystanie, że jest to na pewno tańsze wykorzystanie, jeżeli to będzie trwało w międzyczasie. I trzeci zarzut, był to zarzut zadaszenia lodowiska. Oczywiście tych dwóch tematów nie dało się wcześniej przewidzieć. Zamówienia publiczne na wtedy pozwalały, że roboty dodatkowe mogą wynosić do 50%. Te 2 czy 3 miliony, o których pan wójt mówił przy tych 200, to było 2 czy 3%. W związku z tym pan kierownik zawnioskował do mnie, rada o tym dyskutowała i rada wyraziła chęć i wolę, że jest to celowe, zasadne i tak dalej, że tak trzeba. I ta rada ustaliła, że zmieniamy lokalizację i że robimy parking. Rada zrobiła, że wykorzystując te wody termalne, zrobimy jednocześnie przy budowie Solparku instalację, a i te sprawy się nie dało wcześniej przewidzieć. Natomiast jest wątpliwość, czy się dało przewidzieć zadaszenie. No tu można mieć wątpliwości, czy się dało, czy się nie dało, tak? Ale przypomnę, że do koordynacji prac i głównym fachowcem i do nadzoru i do prowadzenia tej inwestycji był pan, który był zatrudniony tylko i wyłącznie do prowadzenia tej inwestycji. Natomiast pani mówi o kancelarii. Tak, kancelaria była, bo uważaliśmy, że 200 milionów wydając, potrzebna jest odpowiednia kancelaria, która pozwoli nam na prawidłowe przeprowadzenie przetargu, zawarcie kontraktu i tak dalej. Później, nie wiem, czy dział inwestycji korzystał z ich usług, czy nie, niemniej jednak, oczywiście ta sprawa była w Rio, dostałam upomnienie z racji tej, że no, wątpliwość była odnośnie tego zadaszenia, natomiast koszty budowy równocześnie tego wszystkiego były zasadne i celowe, oprócz wątpliwości właśnie tego zadaszenia. Ale żeby później nie niszczyć tego, a łatwiejsze będzie i atrakcyjniejsze wykorzystanie lodowiska, bo miało być tam lodowisko, miały się odbywać kino letnie, miały być koncerty, imprezy i tak dalej, że zadaszenie no po prostu spowoduje, że tych imprez będzie możliwe większe wykorzystanie i atrakcyjniejsze. Czy jest to wykorzystywanie, czy nie, to jest sprawa dzisiejszego funkcjonowania Solparku. Także proszę państwa, to nie jest żadna samowola budowlana, to nie są takie sprawy. Jeżeli ja coś kłamię, to bardzo proszę pana kierownika o wypowiedź i tak dalej. Także tutaj można oceniać jak się chce i w jakim zakresie się chce. Natomiast ja sobie w tym zakresie nie mam nic do zarzucenia, bo uważam, że było to celowe, że parkingi są dzisiaj takie. Dzisiaj spójrzmy, jest wywiadówka i ile tam samochodów stoi, niemalże większa część parkingu jest wykorzystana. A parking na kilka samochodów przy tym, przy samej zjeżdżalni i przy samej drodze byłaby to niewypa. Wykorzystanie wód termalnych to jest kwestia Solparku i zakładu komunalnego. Natomiast kwestia zadaszenia, to jest sprawa wątpliwa i to jest ta cała samowolka, o której pan wójt wspominał. Ja powiem tylko, ja mam tylko jedno pytanie. Chwileczkę. To pani zgodnie z prawem. Tak, wydawało nam się, że zgodnie z prawem. A pani się taki wniosek był. Przepraszam, no siedzi tu kierownik i szkoda, ale trzeba było za. Tak, bo jeżeli. Zgodnie z prawem jest również, czy nie? Według mnie zgodnie, bo zamówienia publiczne mówiły, że można do 50% zlecić za zamówienie dodatkowe. Pani Rada, tak, sąd orzekł inaczej. No dobrze. No to jak to jest? No niezgodnie pani zrobiła sprawę. Proszę mi mówić. Tak.
Dobrze. No dobrze, no sąd. Skoro sąd tak zdecydował, to, tak, to widocznie tak jest. Taka jest decyzja, a jeśli chodzi, jeśli chwileczkę, panie... Kto wnioskował do wójta i tak dalej? Pan mówi, że pan się najmniej... Pani radna. Dobra, przepraszam. Szanowni państwo, ogłaszam 5 minut przerwy.